Michalicz mieli od czasów założyciela dwie drukarnie w miejscu Piestowym i w Krakowie. Z czasem poprzez pierwszą, drugą wojnę światową wszystko się zmieniło. Dziś po uzyskaniu wolności mamy kontynuację dzieła wydawniczego księdza Markiewicza i wydawnictwo Michalineum z siedzibą w Markach, w Strudze. Ale już od czasów księdza Markiewicza i przez lata do II wojny światowej obydwa wydawnictwa i w miejscu Piastowym powściągliwość praca i w Krakowie Michalineum wydawały wiele znakomitych pozycji i zasłynęły na rynku wydawniczym. Nazwa Powściągliwość i Praca przydana wydawnictwu jest oczywiście wzięta z towarzystwa, jakie ksiądz Markiewicz założył, Powściągliwość i Praca. Samą tę ideę ksiądz Markiewicz przywiózł od świętego Jana Bosko. Do dzisiejszego dnia Salezjanie mają jedno z głównych haseł swojego zgromadzenia Labor et Temperantia, czyli umiarkowanie i praca. Ksiądz Markiewicz zmodyfikował nieco, lepiej powiedzieć, wyostrzył tę regułę i nazwał ją powściągliwość i praca. Bo powściągliwość to jest umiarkowanie, ale pojęte w sposób bardziej radykalny. Więc jest to ten rys naszej duchowości, który znamionuje i nas, i naszych braci salezjanów. I ta powściągliwość i praca została dana także wydawnictwu, które tworzył ksiądz Markiewicz, żeby ono uczyło nas ducha, jaki przywiózł do świętego Jana Bosko.